Cześć, witajcie, z tej strony AgroMaty, witam w kolejnym odcinku, już w drugim na mapie Wieśniakowo. W dzisiejszym odcinku na początku przedstawię wam ogólnie, jak tu się posunęły prace w budowie obory. Tu przyszedł pan Henio ze swoją betoniarką, tu jakieś pierwsze panele, listwy te. Tu widzicie, jest fajne odbudowanie, tu jest to koparka. Tu widzicie, ładnie rozgarnęli, to wszystko jest ładnie potwardzane. Oprócz tego takie małe górki zostało i tu też troszkę jakieś wzniesienie, a tak totalnie widzicie, porobili. Jakaś taczka została przewieziona. Tu też został toj przewieziony. Kolejny budowniczy, ogólnie dwóch budowniczych na razie mamy. Pan Henio od koparki i pan Stefan od wywrotki. Wywrotka jakaś stara, chyba ruska. Widzicie, tu były też trzy belki, jak to ostatnio pamiętam, dobrze zwrócić uwagę, siano kieszonki. Da się pokazać, co się z nimi stało. Mówię, to tylko zostało tak coś do rozgarnienia. Już jakieś kilka trochę grudu, reszty wszystko porozgarniali. Jakoś to ładnie poprzygotowywali. Tu też, jak widzicie, coś, no powoli tu zaczyna się coś dziać. To były, mówię, te trzy belki siano kiszonki owiniętej. Wsiadnęliśmy tą folię i tam te trzy belki w tym miejscu stoją sobie. Jakaś rura też jest. To mówię, dużo tu się dzieje. Powiedzieli, że na kolejny odcinek postarają się już to wszystko porozgarniać, ten gruz stąd pusłać i może zacząć kopać fundamenty i tak dalej. My w dzisiejszym odcineczku będziemy sobie zaczynali zbieranie belek Ursusem C360 plus widłami, oczywiście turem Zetora. Tam jest co? Bez względnego przedłużania, no co, zaczynamy. Jak wiecie, nie mamy obciążnika, ale udało się zrobić tak, że po prostu 60 nie przeważa z tą inną belką. Tyle dobrego, bo kurczę, nie chciałem przecież jakiegoś obciążnika. Także tak, no dzisiaj mówię, zaczynamy belki. Też, jak widzicie, w ogóle te belki zostały poza odcinkiem, widzicie, sprasowane. Też dziękuję właśnie sąsiadowi, który no, po prostu był taki życzliwy i przyjechał nam to sprasował, bo jak wiecie, my jeszcze na tym etapie rozwoju gospodarstwa nie posiadamy prasy. No a kurczę, no trzeba było to sprasować, bo było, no wiadomo. Jak wiadomo, drugie pole, właśnie, nie wiadomo, drugie pole sobie poza odcinkiem na live, kto był to widział, kosiłem właśnie. Kosiłem, bo dałem na tamtym polu owiec, już jest ten owiec też wrzucony do naszej, do doły, tam przejazdówki, tam gdzie stoi bizon i reszta naszą. A tam też udało się po prostu ten owiec, że tak to ujmę, zgromadzić. Tam to sobie wszystko na szybkości ładnie stoi. No mówię, na te dni mieliśmy tylko dwa pola przewidziane. Udało się bez problemu z kosiem, spoko. No i tak, no dzisiaj mówię, zbieranie belek. Po zbieraniu belek chciałbym bardzo, naprawdę bardzo, bardzo mocno chciałbym jeszcze się zacząć wpasować to drugie pole, ponieważ no mówię, ten sąsiad powiedział, że o kurczę, nie zdążył, stoi mu tutaj Zetora właśnie z prasą, no i powiedział, że on chce tam sam sprasować, mówię, dał mi instrukcję tam prasą parsować, bo wiecie, ja to zielony jestem. No ale wszystko powinno się udać w jak najlepszym porządeczku. No i kurczę, mówię, jak pozbieramy belki, to będziemy się zajmowali prasowaniem. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego nie najpierw prasowanie? Ja wiem, zależy, że to pole było po prostu już bez belek. I w kolejności musimy to zacząć po prostu to pole uprawiać, czy coś w tym stylu. Więc tak, jak widzicie, no na razie jakoś to zbieranie belek idzie, chociaż nie lubię zbierać takimi widłami. Wolę, kurczę, jakby takim widłem dobornika, no ale damy radę też takimi, no nie ma co wybrzydzać. O 60 troszeczkę to dziwi, że w ogóle nie wdźwiga, no wiadomo. Gdyby to inna maszyna, to by dźwigała, ale wiadomo, to polski mód troszeczkę niedorobiony, stwierdziłem, no jak jest niedorobiony, no to mówię, kurczę, chociaż będzie użytecznie trzeba kupować obciążnika, bo jak wiadomo, nie wiem, jednego traktora z przednim pudzem, że po prostu na obciążnik potrzebować, a też 60, jak wiecie, że takich rzeczy nie dźwiga. Bo on w ogóle się zmieszał 4 belki, jakbym chciał. Wydaje mi się, że tak, jak po prostu teraz troszeczkę tym pojeździmy, to powinny oni te 4 belki po prostu, no, powinny się rozpchać. Tak, niekoniecznie to się chce rozpchać, ale zobaczymy w coś w tym stylu. No nie wiem, nie wiem. Najwyżej to będzie brzydko. No myślałem, że to kurczę, jak ta przyczepa zrobiła, myślałem, że na 4 belki na do, po prostu w każdej strony, no ale zobaczymy. Najwyżej by ta jedna belka była troszeczkę w powietrzu, będzie się po prostu opierała na tamtych dwóch. Normalnie belki będą dla niej wsparciem, depresji. Wiem, to moje porównanie bezcenne. Ale powiem tak szczerze,
Jakoś to idzie, też dziękuję za taki odzew po poprzednim odcinku, panie, który mi się spodobał. Lubiliśmy nasz 47 prawie więc dziękuję. Mega się z tego powodu oczywiście cieszę. Też zachęciłem to, żeby te, po prostu ta seria no, pojawiała się, żeby ta seria była kontynuowana. O, coś mogę te belki za Chiny ściągnąć. Znaczy nie mogę coś... Coś mi tą belkę trzymałam i się boję, bo to jest farmik i to się mogą różne rzeczy zaraz z nienacka stać. I wiecie co robimy? Trochę coś nierealnego. Zanim tą belkę wywalimy stąd. Bo to po prostu będzie jeszcze gorzej, tak się powiedziawszy. Wiem nierealnie, że tą belkę tak ściągnęłem, ale kurczę, po prostu nie chciałem, żeby tu się zaraz nam coś odwaliło, bo to wiadomo, to jest farming. I z tymi belkami to może się dużo rzeczy po prostu stać. No i tak będzie bezpiecznie. No ale ogólnie całe 6 minut gadam cały czas o tych belkach, bo o tej budowie, ale nic z takich poważniejszych informacji. No, spowodnicie informacje jest takie, że po prostu w kolejnym odcinku chciałem już zakupić nowy nabytek. Ogólnie przejdę z opryskiwacz, już wam na to zdradzę. Nie będę to, nie wiem, ukrył tego, ponieważ fajno opryskiwacz od Bartka wyszedł i stwierdziłem, no... Będzie tutaj pasował jak ulał, dlatego sobie po prostu przegarniemy na to gospodarstwo. Jest to chyba z czego co wiem, pilmet, taki żółty z czerwonymi lancami. No i będzie spoko. Z ogólnym stronę czy za kafla, też nie jestem pełni zdrowy. Na cóż życia, tak mnie ukarało normalnie. Teraz tak, tą belkę wypadałoby no troszeczkę przepchać. Troszeczkę, tak troszeczkę bardzo. Dobra. Tak teraz tutaj ta troszeczkę no, na chwilę stąd wyjedzie. Aj. No i powinno być w miarę okej. Okay. Zastanawiam się, czy belki, czyli na spoko damy po prostu, jeżeli miałem do góry taki stuk. Nie będziemy jechali po kolejne belki na kolejne pole, bo nawet pewnie byśmy nie zdążyli tego zrobić. No z takiej racji wiadomo, parsowanie nam troszeczkę zajmie, wiadomo, rządki nie są górne, bo są pobizone, jest tego po prostu masakra dużo. A jakieś fajne zdjęcie możemy sobie cyknąć. Tam jest tak. Też powinna przyjść jakaś kolejna koparka na kolejny odcinek od tej firmy budowlanej. No pewnie coś się zacznie dziać, więc tak wiadomo. Może jakiś pesek się zaczął wywołać, no nie wiem, zobaczymy. Ogólnie moim zdaniem spoko pomysł z tą budową, bo wiadomo, jak obiecałem w każdym odcinku, co się działo w tej budowie, więc no będzie primasor normalnie. Ale my tą belkę możemy sobie w sumie... Boję się troszeczkę. Jakoś zostawić ją na razie tak. No na razie to samo, to kurczę, jakby tutaj tu miał koniec to tak, bo wiadomo, nie mam jakiejś mega umiejętności dokładnie belek, no ale staram się, żeby to było jako tako. Aj, ta belka źle pójdzie, były źle na widok, no ale może nie będzie aż tak źle. Dobra, gdzieś tu bry, stój u susku. Tam jest tak, ogólnie macie odcinek w poniedziałek, znaczy mam nadzieję, że będzie to odcinek w poniedziałek. Kiedy ja oczywiście zacząłem ferię, bo wiadomo, zaczynam 28 ferie, a dzisiaj powinien być 28. Potem zaczynam ferię, a spostałem się, mówię, tych filmów, żeby było o wiele więcej. Z tych live, żeby były codzienne, ale mówię, nie obiecuję, zależy jak ktoś to będzie, bo wiadomo, mogę też plany się zmienić, jakiś kolega wbije, w pewnym stylu. Ale no, będę się starał, żeby po prostu te codzienne live jednak były. No i co? Siadłem filmy z Reala ferie. Był taki zamysł, bo wiem, bo dawno Reala nie było w stanie Real, bo 24 grudnia było jakoś chyba tak, czy to, nie wiem, czy to było po świętach, przed świętami. Wiadomo, że był w grudniu pustą sezonu. Od tej pory nie mam żadnego filmu z Reala na kanale. No to spowodowało, że nie było co nagrywać. Znaczy teraz było, ale byłem chory niestety, jak wiecie. No i po prostu boję się, że też w pierwszym tygodniu ferii wątpię, że po prostu w ogóle coś nagram. Tak się pojawczy, może dopiero w drugim tygodniu się pojawi Real, ponieważ no nie chcę, kurczę, bo jak się wydało kafle z markami, nie chcę, żeby chodzić po prostu na dwór, no i ganiać za traktorami. Mówię, nie obiecuję, ale postaram się, żeby coś w drugim tygodniu jednak, kurczę, coś było. Dalej zapomniałam zrobić tej bramy, że ona się otwiera. Dlatego pojedziemy sobie, żeby nie było nierealnie, pojedziemy sobie specjalnie naokoło. Jedna belka nie została, natura. W sumie spoko. Ogólnie belki będę rozładował i z tamtego drugiego pola po prostu sobie na live, albo poza odcinkiem. Co ja to ukazał, ponieważ na odcinku nie zdążymy, a nie zrobić nie wiadomo z każdego odcinka z układaniem belek, tylko kolejny odcinek o układaniem belek. Nie chcę tak wolamy, żeby po prostu to zrobić. No, na live poza odcinkiem.
No więc tak, na belki tu jest według mnie spoko miejsce gdzieś. Tylko jak? Tak ogólnie powiem, jak będziemy układać, albo będziemy układać pod tą wiatą, chyba jeszcze w tą stronę, albo będziemy układać, że po prostu tak o właśnie, na pół. No ale zobaczymy, to mówię, to jeszcze jest czas do wymyślenia, jeszcze przed tym belkiem układam. Ale po prostu ja mam jakiś taki pomysł na to, tyle dobrego, że jest pomysł. No i tak, my teraz idziemy na ferie 902 i na szybkości z tym zjeżdżamy na gospo. No i potem zaczniemy prasowanie belek za torem. No ta, ta belka jest tak trochę w powietrzu, ale spoko. Życie. Też w ogóle, no nie zapomniałem powiedzieć, że to w ogóle też ściągnąłem burty z Fligle naszej przyczepki. No ja po prostu są na sklepie, powinienem na sklepie się dosiągam i tam czekają. Jak właśnie jak powoziłem belkę, żeby po prostu dalej być. Wiem, że już to też autocankę, dużo ludzi mi powie, dlaczego nie zmienię na autocankę. Wolę jednak po prostu mieć tą Fligla. Bo to autocankę się rozwiązałem, mam mniej opcji. A ta przypazła nie jest tam. Tu sobie jakoś tak na razie postawię to. Po prostu mi to było wygodnie po prostu rozładować. Więc tak, my bez zbędnego przedłużania lecimy z tora. Nie spodziewali się, że w takich kolorach. Ale po prostu no, sąsiad ma tak się zrobić, że po prostu ma zetora pod kolor do prasy. Jak u nas zbierały tam, wiecie, jest masy i spędem pod kolor do prasy. Tutaj jest niechłany po zetora. Tak to ze sąsiad uwądził. On mi się nowo zetor troszeczkę lepiej znam Ursu, bo już ma napęd na 4 koła. A on nasze Ursu jeszcze tam nie doświadczył niestety. Wiecie, tak to pole zostało pokoszone. Tam lakiem mi jakieś było zrobiłem. No ale spoko, wyszło źle, nie jest, nie narzekam. No jest tak, my sobie zrobimy jakoś to tak. Też tu chyba lepsze stanowi jest tamte polu. Mi się zdaje, że to będzie nawet 900 bel. No zobaczymy, to się okaże. Nie, a są tutaj na zapas jakichś tych pochopnych wniosków po prostu wyciągać. No nie jestem pewien, czy jakieś zdjęcie zrobimy, ponieważ znowu zdjęcia nie mam, chyba spasowanie na miniaturkę. No wypadałoby coś po prostu sobie cyknąć. W ogóle głośny zetor. Bo jaka jest sobie w środku ten zetorem. Było strasznie głośno. My się ktoś z starego panelu LCD nie usunął, który tylko oczywiście nie działa. A tutaj nie usunął, myślałem, że fajnie nie usunął znowu. Mieliśmy mody w 19. Na porządne mody trzeba je czekać, no nic na to nie poradzę. W ogóle jest taki spraw kanału, bo ci nic takiego nie mówię. Jak widzieliście, pojawił się film z nowej mapy, którą robię z Bartkiem. Kto nie widział, to zapraszam bardzo serdecznie. Bo naprawdę warto wiedzieć, że nowa mapa jest Kozak. Wiecie, subskrybuj, kolejna seria. W ogóle, do takiego harmonogram na ferie. Codzienne live'y, co drugi dzień live z widzami, a no kurczę, w poniedziałek, czyli no, zacznijmy, jak sobie powiem od początku tygodnia. Poniedziałek to fakt normalny live, a pan nie wiem, we wtorek gra z widzami. Po prostu jednak były takie live'y, ponieważ nie zaczęło tego grać z widzami, bo też chcę coś sobie na single porobić, na przykład na tej mapie. Ile będzie filmów? Chciałem, żeby to był film co drugi dzień. Wystawię, teraz będzie film w poniedziałek, to kolejny film w środę, potem kolejny film w piątek, kolejny w niedzielę, we wtorek, potem był w czwartek, potem oczywiście w sobotę i potem w poniedziałek już po feriach, no niestety tylko 2 tygodnie, więc no dużo też nie powiemy, no na pewno też uda się jakiś po prostu, na pewno 2 tygodnie serię nagrać do tego, bo to jest masakra z tą serią. Tak utknęła w miejscu, taki YouTuber się po prostu no taki wzór w serii, jaka ja robię, że po prostu wygrał normalnie do dużych. Jak się YouTuberzy rozwinęli, jak stanęli w tą serią w miejscu, bo nie ma komu tego, po prostu no nie ma z kim jakiegoś gaja albo coś w stylu. Też bym bardzo chciał na ferie zacząć polską serię. Ale czy to wyjdzie, zobaczymy. Polską serię. Mam czy polską serię kolejną. Ale kolejna na multi. I po prostu jak teraz mówię, filmów w tygodniu było około, nie wiem, 4. Po prostu jeden mod dużego i na pewno z Wieśniakowa w mojej mapie, no i pewnie coś z multi. No to i wtedy było idealnie zapełnione, albo Speed Games jeszcze z normalnej wsi, albo z mojej mapy. Zobaczymy. Mówię, tych filmów jest mega dużo, więc teraz na pewno nie będziecie narzekali na brak filmów, ponieważ wreszcie mogę sobie ponagrać, bo mam czas na nagrywanie. I już troszeczkę też lepiej z głosem jest, więc też jakiegoś singla mogę sobie ponagrywać. Jakby się przez ostatnie dni to było masakra. Wiecie, no seria też nie seria się pojawiła. Ta seria ogólnie się pojawia, no nie ma jakiegoś chyba nagramu, że nie wiem, równo co tydzień, no zależy kiedy mam czas na nagranie. Niestety musicie mi to wybaczyć, jak wiadomo, szkoła, bo chore, no i... No niestety tak to wychodzi. No to też się kłócić tą prasą. Właśnie, bo jest to jakaś mała prędkość, nie jest moim zdaniem.
Chociaż wolno z takimi impresami się teraz wydyla, ale nie wiem, czy takie za to by tyle wyciągnął, no ale... Dobra. Znaczy, jak wiecie, ogólnie... Nie, na tej serii też nie mam wolnych pieniędzy zmniejszone dalej, po prostu pieniądze i jakieś, to będziemy sobie dopisywali, co kupujemy, za ile, dopiero po budowie gospodarki. Bo jak wiadomo, powiem szczerze, trzeba wchodzić do tego równania terenu, równać to, nie wiadomo, za to pieniądze schodzą. Wiem, że za chwilę podobrałem też by schodził od pieniądze, ale potem po prostu jakoś, no mówię, poskładamy, nie zostawiam, po prostu nie mam pieniądze, 30 tysięcy na początek i będziemy dopiero tak grali, mówię. No ale to nie na co, bo też wypowiedziałem te maszyny, od sąsiada grali, więc wiadomo. Wiecie, jak to jest. Też w ogóle chciałem na tym polu zacząć może rzepaczek na kolejny rok. Ponieważ na to zbadają belki, a tyle belek aż nie potrzebuję, bo się tych kruchniałem, tak wiecie, o co chodzi. A to też już kurwa, jak nie wyjdzie jakoś szalej, bo nie jakoś 5 królek na początek i tyle będzie. Po prostu na razie więcej krów. Też w ogóle uprzedzam sobie, no będzie teraz grać w zamian na innej apie, nie na Ravenport, ponieważ na tamtej apie się stała troszeczkę już smutna, troszeczkę się stać podkraszowało. Nie będzie mapa z modów. A spokojnie, dużo nie waży, a mapa spoko. Tak, a jednak na ktoś się chyba da grać, bo wiadomo, w 19 na tych mapach to jest masakra. No dobra, co lepiej nie umiem, to nie będę o siebie opowiadał. Ale cóż, życzę. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, słuchać i tak dalej. W ogóle w pierwszym odcinku było spoko, a już się dziwiłem, w kwoju postawiałem. Bo to był na serio cud, według mnie. Teraz jakoś na szkło się to ogarniemy. Tu też. A, myślałem, że to jest kolizja. Coś myślałem, a jednak nie ma kolizji. No a cóż, życie. Też moi zadowoleni zresztą na live'ach ogarniali robienia, potem jest no... Coś innego będzie, nie cały czas, tylko po prostu granie i granie. No, wiadomo, to mapka teraz trzeba... Po sporo z Bartka jest moja część, że ja po prostu odprawiam połowę, więc no... Też zajmiemy się tym, nie ma co. Damy radę, bo kurczę, no mapka ma potencjał, no i po prostu trzeba to zrobić i do końca. No wiecie, no teraz będą live'y, to wiecie, pewnie cały czas będą live'y, no niestety. Czystety. No ja mówię, te live będą w większości pewnie z tej mapy. Z normalnej wsi, z mojej mapki. No i pewnie z mapki ze wspólnej z Bartosem. Więc no, co mam powiedzieć, jak będzie po prostu na live'ach to wyglądało, bo jednak moim zdaniem to też troszeczkę ciekawe, co na tych live'ach jednak będzie. Sobie w ogóle wywalimy belkę tą mijaczkiem. Ale jakoś nie będzie ogólnie harmonogramu, nie wiem, o godzinie, nie wiem, 15 live codziennie. W ogóle postaram się, żeby te live'y jednak było 15. Nie szybciej. O, ja już belkę wychałem. Dlaczego nie szybciej live'y? Ponieważ no wiem, że kilka osób ma z mojej widowni ma ferie, no ale nie wszystkie osoby, tak więc no. Chciałbym, żeby większość ludzi było te live o 15, po prostu wszyscy powracają do szkoły. No wiem, że niektórzy mają 15 z szkoły, no ale cóż, no życie. Od 11 myślałem, że nie robić live, no ale 11 to tylko będzie 5 od 2, pod 15 będzie 20, więc no wiecie. Po prostu by się miało z celem. Znaczy Michał ani nikt inny w tych nie ma. Ani Łukasz, ani drugi Michał, no i kurczę, no to samo samemu. To też było bez sensu, to było do 11. No ale zobaczymy. A tak mówię, chciałem, żeby live jednak się pojawiał tak bardziej o 15. No tak, no jestem bardzo zawiedziony, że są chory, bo jakby był, ja nawet by nie był chory, to by po prostu w tym tygodniu przestaniemy, bo no, wywozili obornik, bo nagrał obornik, a wywozili na no, przełomie zawsze to fajnie też by było. No ale niestety, byłem chory, więc mówię, no połowy nagrywania takie lepsze się paść. No chyba, że mówię, w drugim tygodniu fajnie się uda nie nagrać jakieś przywóz kiszonki, przywóz bel, bo nic innego po prostu no, na razie nie będzie, bo mówię, obornika nic wszystko to na razie nie. Wszystkie trzeba pola orać, masakra będzie. Znaczy nie, to trzeba orać, no to trzeba dać wapno. Pewnie w kolejnym odcinku mi się jak wydaje, że po prostu pojedziemy z jakimś wapnem i może z jakimś talerzówką. Albo na tym polu nie, będziemy. Rzepaku na tamtym kolej, no tamtym będzie rzepak. Porozdzielam. Po prostu sobie będziemy jechać w kolejnym odcinku, tak będziemy, będę sobie szporsiemy wapno. A potem na szybkości będziemy działali z talerzóweczką, bo będziemy talerzóweczka, teraz fajnie to przykryje. I bez orkowa zaprawimy pod rzepak, a powiem, potem za dwa odcinki byśmy zajęli się rzepakiem, siebami po orką, tak, bo mówię, chciałem robić bardzo po dwie czynności, by ta seria nie stanęła w miejscu na odcinku. I tego też staram się trzymać, no wiadomo, nie zawsze to się uda, bo wiadomo, tylko jedna czynność nam może zająć pół odcinka, no i potem, no kiedy tą drugą zrobić, tak? No mówię, staram się i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jakieś takich mafii, na które wiecie, sąsiad ma, dojdziemy. No ale mówię, teraz jak się zajmiemy już w kolejnym, to będzie spoko, bo będzie na pewno kolejny przygód, będzie mleczko się sprzedawało.
Ale będziemy mieli obornik, a na razie obornika nie mamy, trzeba wszystko nawozem sztucznym sypać, albo odsłyszana będziemy brali. No zobaczymy, możliwe, też takie coś będzie. Po prostu będziemy odsłyszana połączali rozwodnik i będziemy sobie zabierać od niego obornik, nie będzie potrzebowało. Będziemy mieli tyle belt, wiadomo, te belty no, wystarczą na dwa sezony nawet, no spoko, będzie trzeba co rok, to nie będzie trzeba się takiej pszenicy. Tylko właśnie, że palczek, a w tym stylu. Tam około chyba 18 minut odcinka, tak, tak mówię. Skończyłem to pole, żeby po prostu to pole było jednak zrobione. No i to będzie tyle, tak, no co tu więcej robić. No tu troszeczkę tych belt nawet więcej, w ogóle to pole jakoś wydaje się większe, bo tam to pole było większe, ale okej. Szczególnie jak wiecie, jedną łąkę, którą po prostu nie wytkuje, też możliwe, że po prostu sąsiad odpowiedzi by kości i on wszystko strasznie robi na lalce, zrobi na tym skorzystamy. Na razie nas kosiarka, po prostu nie poczuwa kosiarki jak na razie. No chyba, że kupimy kosiarkę, bo mam taką spoko sipnę, też pasowała. No zobaczymy. Najpierw po prostu to obory. Jak się obory zbuduje, to będziemy myśleć po prostu jakiś nowy nabytek, tak? Po prostu możemy belkę sobie wypuścić. Bo to troszeczkę sumy dostanie po prostu sobie sąsiad. Bo ja po prostu, żebym się potem puknie zapytał, no i co? Ja wam dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcineczek. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Ja się wam żegnam do kolejnego odcinka.